wyścig. Na linii mety zameldował się pierwszy zawodnik drugiego biegu cyklu biegowe Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego. I już reprezentacja. I teraz będzie ich już coraz więcej. Chodź tam po mety. Jak też czas tacie zmierzy. Cykl numery startowe składamy do skrzynek zytułowanych za linią mety. A przed wejściem do hali odbieramy drugi puzzle, czyli medal za dzisiejszy bieg z datą 22 listopada. Zapraszamy tych wszystkich, którzy już są na linii metodowej, odebrali numery startowe, a następnie podali sobie wódę. Tutaj, który symbolizuje medal ukończenia drugiego biegu. Cały czas do tych zawodników, którzy znajdują się na minuty poniżej 20 minut, a zatem tempo ich biegu jest poniżej 4 minut w każdym kilometrze. Zatem bardzo dobre tempo tych zawodników, którzy już zameldowali się na minuty. Czekamy na pierwszą panię, która już tutaj zawodnik nam się wyłoni. Już ostatnia prosta i na linii mety powitamy pierwszą panią drugiego biegu biegowego Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego. Witamy na linii mety. I kolejny zawodnik już znajduje się na minutę. Cały czas bardzo dobre wyniki. 21 minut. A Mateusz startował? Tak, biegnie. Nie widzę go. Coś słabiutko. Mateusz. Witamy gorąco kolejny. To super, dobrze pobiegłeś, ale dobry czas miałeś, co nie? Zajmę mety, natomiast w okolicy mamy też słodki pociąg. Można odebrać w okolicach wejścia do hali, tam gdzie było biuro zawodów, to przed wejściem do biura zawodów można odebrać puzelek oraz wodę. Coraz więcej biegaczy już na linii mety. Przypominam,
numery oraz chipy pomiarowo oddajemy do skrzynek usytuowanych za linią mety. Następnie pobieramy słodki poczęstunek, woda z szalików przed górem zawodu, a dalej kurzelek symbolizujący ukończenie drugiego biegu biegowego Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego. Przypominam, numery startowe. Rafał, super czas! Oddajemy do skrzynek usytuowanych za linią. Prosimy o to każdy uczestnik, taki jest zapis regulaminu, każdy uczestnik zobowiązany jest do oddania numeru startowego oraz chipu pomiarowego za linią mety. I proszę Państwa, za momencik na linii mety pojawi się przewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec. Witamy na mecie. Super czas, szybko! Przypominam, za linią mety oddajemy numery startowe, chipy pomiarowe, pobieramy słodki poczęstunek, woda jest wystawiona przy biurze zawodów, a tam także czekają na Was puzelki jako symbolizujące medal ukończenia drugiego biegu naszego cyklu. 24 minuty rywalizacji już niemal za nami. Spora rzeka biegaczy, spore zainteresowanie, przypomnę tylko, że zapisy internetowe na ten bieg zakończyły się po 15 godzinach funkcjonowania, a więc bardzo szybko to pokazuje, że rośnie frekwencja biegaczy i warto robić takie biegi właśnie dla Was, drodzy biegacze. Przypominam, za linią mety oddajemy numery startowe, czyli pomiarowe, pobieramy wszystkie dokończenie, natomiast woda i puzelek symbolizujący ukończenie drugiego biegu cyklu jest do pobrania przed wejściem do biura zawodu. Pani Agnieszka rozdaje puzelki. O, jest poseł! A już na ostatniej prostej poseł Rzeczypospolitej, dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Kucharski. Witamy na linii mety. 25 minut. Tyle zajął Pan Tomaszowi zameldowanie się na linii mety. Nieco szybszy był przewodniczący Rady Miasta, Pan Robert Surowiec. Coraz głośniej tutaj za linią mety. Przypominam, oddajemy szyby pomiarowe oraz numery startowe do skrzynek usytuowanych za linią mety. Następnie przechodzimy sobie na placu przed wejściem do hali. Tam jest woda i przyzolek symbolizujący medal ukończenia drugiego biegu w cyklu biegowe Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego. Coraz więcej biegaczy znajduje się przed 25 minutą rywalizacji, a zatem to pokazuje, że wasz poziom sportowy naprawdę bardzo mocno poszedł w górę. Coraz więcej biegaczy poniżej 25 minut, to naprawdę dobry rezultat. Ale się nie wiem, czy to jest.